Ten, kto śledzi kanał test.hpl, doskonale zdaje sobie sprawę, że jestem ogromnym fanem, jeśli chodzi o wszelakiego rodzaju technologie bezprzewodowe, zarówno bluetoothowe, jak i, jeżeli są dostępne, technologie ładowania bezprzewodowego. Pokazywałem Wam już prezentację, jak to działa, o co chodzi, jeśli chodzi o ładowarki indukcyjne w systemie QI. W momencie, kiedy posiadałem swojego Nexusa 5, korzystałem z tego genialnego rozwiązania. Przesiadając się na HTC One M8, byłem tego rozwiązania pozbawiony. Teraz aktualnie zaczynam używać Samsunga Galaxy S5 i również on standardowo takiej możliwości nie posiada. Na szczęście na rynku znajduje się coś takiego jak dodatkowa obudowa SView Cover, która jest wyposażona, jak widzicie tutaj jest informacja, że mamy również możliwość bezprzewodowego ładowania telefonu za pośrednictwem technologii QI, czyli tej, którą no, w zasadzie wszyscy więksi producenci supportują. We wnętrzu znajdujemy samą nową okładeczkę oraz jakże dużą instrukcję obsługi do tego rozszerzenia. Niestety ceny tych rozszerzeń w przypadku Samsunga naprawdę są z kosmosu, bo 170 zł tyle musiałem zapłacić za tą dodatkową obudowę, te dodatkowe okładki. Jest to cena no trochę z kosmosu, że tak ją delikatnie nazwę, ale niestety no i mają te akcesoria jedną zaletę. Są naprawdę wykonane z bardzo, ale to bardzo dobrych materiałów. Ja tutaj może delikatne zbliżenie zrobię. Mamy tutaj materiał, który bardzo fajnie imituje nam skórę. To przeszycie, które tu widzicie, to nie jest już przeszycie wytłoczone w plastiku, tylko to faktycznie jest przeszycie nicią, tak więc już na sam pierwszy rzut oka taka obudowa wygląda naprawdę elegancko i fajnie. Ja wybrałem kolor biały. Pewnie ten kolor biały będzie niezbyt szczęśliwy ze względu na to, że będzie bardziej brud pochłaniał, ale skoro telefon jest biały, to i niech obudowa będzie do niego biała. Zaletą jest to, że jest to materiał śliski. Myślę, że bez najmniejszego problemu będzie można to przetrzeć jakąś szmateczką. We wnętrzu również jest ten sam materiał. Ta taka imitacja skóry również śliska. W przypadku Galaxy S4, jeżeli dobrze pamiętam, to tutaj było zupełnie co innego. Była taka pianka i ta pianka bardzo mocno się brudziła. Jak widzicie, jest to rozszerzenie wyposażone w takie to oto okienko. Też również zobaczymy, co w tym okienku nam pojawiać się będzie. Dlaczego zdecydowałem się na tą okładkę? Głównie właśnie to była chęć posiadania ładowania bezprzewodowego. Oczywiście do Samsunga można nabyć różnego rodzaju akcesoria, które będą umożliwiały instalację tutaj w miejscu, gdzie jest bateria. Możemy sobie kupić taką cewkę, tą cewkę sobie w tym mniej więcej miejscu zainstalować. Tylko niestety wiąże się z tym, że byłbym pozbawiony kolejnej technologii, którą lubię, czyli technologii bezprzewodowej NFC. W momencie, kiedy instalujemy tą cewkę do ładowania toru, to już łączność NFC nie funkcjonuje. To rozszerzenie o tyle jest fajne, że niczego nie będziemy pozbawieni. Mamy tutaj, widzicie, komplet styków, które tutaj są umiejscowione. Te dwa styki pierwsze są to styki, które będą ładowały, a tutaj będziemy mieli zewnętrzną antenę do modułu NFC. Tak więc naprawdę instalując to rozszerzenie nie pozbawiamy się NFC, a dodajemy sobie możliwość ładowania bezprzewodowego. Kolejną ważną sprawą w momencie, kiedy widzicie standardową, cienką klapeczkę tylną, aparat fotograficzny naprawdę dość mocno nam wystaje z obudowy. I to jest tak naprawdę jeden element, który z tej obudowy wystaje. I niestety w tym momencie bardzo łatwo tym elementem gdzieś szorować po stole, co może doprowadzić do zarysowania tego delikatnego szkiełka, które znajduje się na aparacie. W tym oto rozwiązaniu ten aparat jest zagłębiony w środek. Będzie ten telefon nieco grubszy niestety przez to, ale no, będziemy funkcję ładowania bezprzewodowego i bardziej będzie ten moduł, który odpowiada za robienie zdjęć, kręcenie filmów, zabezpieczony. Jak widzicie, również w tym rozszerzeniu jest zainstalowana uszczelka, która będzie nam gwarantowała to, że telefon, pomimo tego, że użyjemy tego akcesoria nowego, będzie nadal wodo- i kurzoodporny. Tutaj, jak widzicie, mamy odpowiednie miejsce, gdzie ta uszczelka będzie się stykała, odpowiednio uszczelniając nam ten telefon.
Nabywając akcesoria do Samsunga, również polecam Wam kupować akcesoria oryginalne z tego względu, że jakiś czas temu Samsung przeprowadził taką akcję, że były alternatywne rozwiązania S-View Cover do poprzednich modeli i w pewnym momencie po aktualizacji firmware'u przestały one działać, ponieważ Samsung zaczął sobie weryfikować, czy akcesoria dodatkowe są ich produkcji, czy są jakieś przez nich nieautoryzowane. Sama instalacja tego rozszerzenia jest na tyle prosta, że ogranicza się ona do zdjęcia starej klapki, włożeniu tutaj w to miejsce telefonu i naciśnięciu tak, żeby nam to zaskoczyło. Telefon po zainstalowaniu od razu nam wykrywa i możemy sobie wybrać kolor, w jakim chcemy, aby ten ekran S-View Cover, widzicie, on tutaj delikatnie się otwiera, to widać taki efekt jak gdyby otworzenia tej okładki i możemy sobie wybrać, który kolor tej tapety ma być ustawiony. Może ja ustawię na początek ten, który jest tutaj oryginalny, ten zielony, niech on się zapisze. Dodatkową zaletą tej okładki jest to, że oczywiście możemy prowadzić przez nią rozmowy bez najmniejszych problemów, ponieważ mamy tutaj otwór na głośnik, na dole mamy mikrofon, który będzie również bez najmniejszych problemów pracował. Okładka ta również nam dość dobrze zabezpiecza wszelakie rogi, krawędzie i całą tą obwódkę, niestety wykonaną z plastiku, który udaje metal. Tak więc ten plastik udający metal jest narażony na jakieś uszkodzenia, a dzięki temu rozwiązaniu również go chronimy. Generalnie ja powiem szczerze, że mi się podoba to rozwiązanie, bo u mnie moja towarzyszka życia używa takiego rozwiązania w swoim Note'cie i przez to mi się to rozwiązanie podoba. Jak widzicie, faktycznie jest to już zagłębione i w tym momencie ten aparat jest bezpieczny. Niestety, no dość sporo ten telefon się pogrubił i uzyskał dużo wyższą wagę. Sama okładka nie ogranicza nam w zasadzie dostępu do przycisku zasilania, ani do wszystkich złączy. Złącza również bezprzewodowego infrared. Tutaj widzicie, że mamy również przeprofilowany znaczek plusa i minusa. Może tego tutaj dobrze nie widać na tym białym, ale jest faktycznie plus i minus, czyli możemy tutaj też regulować głośność, bo w tym momencie, kiedy jest ta obudowa otwarta, no to jest dość trudny dostęp do tego. Co ciekawe, w momencie, kiedy wywiniemy tą klapkę, jest też tak to okienko zrobione, że teoretycznie ono nam nie przeszkadza w momencie, kiedy będziemy chcieli robić zdjęcia. Tak naprawdę, jak widzicie, nic nam tutaj nie przeszkadza. Samo okienko będzie nam umożliwiało odbieranie rozmów, czytanie SMS-ów, jak i również odbieranie czy wykonywanie zdjęć, które będą właśnie w formacie kwadratu, czyli po zrobieniu zdjęcia, on się nam zapisze w innym miejscu w galerii i to zdjęcie będzie właśnie w tym formacie kwadratowym, tak naprawdę takim, jaki możemy sobie wgrać na Instagrama. Nazywa się to cover camera i jak widzicie, zdjęcie wyszło nam w takim formacie, jak było prezentowane tutaj w tym S-View coverze. Sama ewentualna zmiana ustawień S-View covera również nie nastręcza problemów. Możemy uruchomić, przesunąć, możemy wybrać tapetę S-View. Ja mogę teraz zmienić ją na przykład na różową. Możemy elementy do wyświetlania wybrać, czyli na przykład pogodę i krokomierz. Akurat krokomierza nie mam. Tutaj widzimy temperaturę, tutaj możemy przełączyć się na ekran. Jak widzicie, również podczas otrzymywania połączenia wszystko dokładnie widzimy w tym S-View coverze. Możemy odebrać, zrzucić, możemy wysłać ewentualnie powiadomienie, że nie możemy odebrać w danym momencie. Nie musimy otwierać tego i mieć dostępu do telefonu. Także odbierając, od razu prowadzimy rozmowę bez otwierania tej okładki. Również na ekranie mamy dokładną informację, że mamy jakąś nieodebraną rozmowę telefoniczną. W momencie, kiedy otrzymamy SMS-a, również widzimy, że jest zarówno dostępny SMS, jak i wiadomość. Możemy sobie przesunąć to, widzimy, że jest nieodebrane połączenie, widzimy również, że jest odebrany SMS, widzimy również, jeżeli się wklikniemy, tekst tego SMS-a. W zasadzie najważniejszy test, o który mi najbardziej chodziło, to czy to urządzenie będzie ładowane bezprzewodowo. Jak widzicie, moja ładowarka kliknęła, również
zaklikał Samsung i widzimy tutaj w rogu, że bateria jest ładowana. Naprawdę jest to bardzo fajnym rozszerzeniem ze względu na tą szaloną, słuchajcie, klapkę, która się tutaj znajduje do podłączenia ładowarki. Powiem Wam szczerze, że w momencie, kiedy ja idę do łóżka i chcę podłączyć ten telefon, to panują ciemności egipskie i otwarcie tej klapki, trafienie przewodem USB 2.0 w złącze USB 3.0 naprawdę wymaga dużej wprawy i myślę, że mogłoby to doprowadzić do szybkiej degradacji i uszkodzenia tego złącza. A tak to po prostu po przyjściu do sypialni po prostu kładziemy telefon i on rozpoczyna ładowanie. Naprawdę, naprawdę polecam. W momencie, kiedy mamy uruchomiony jakikolwiek odtwarzacz muzyczny, czy to będzie Spotify, czy to wbudowany odtwarzacz, mamy możliwość zmiany utworu i nawigowania po tych naszych playlistach, czy po utworach, które mamy zainstalowane w naszym telefonie. Napiszcie w komentarzach, czy takie rozwiązanie Wam się podoba, czy kupujecie, jak Wam się podoba cena tych rozwiązań oryginalnych Samsungowych i ewentualnie polećcie jakieś inne rozwiązania.